Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry do na moim kanale No i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę w minigrę i pogramy w trybie Food quiz Więc okej okay, zaczynamy. no a później jeszcze sobie otwieram paczki bo mam parę paczek w sklepie Ale na początku zagrajmy w tym trybie Food quiz Okej, okay, który piłkarz jest z Brazylii? Jest to Shaira? Więc wybieramy sobie jego, no i mamy kolejne pytanie Które ma najprzestrzały? Chyba Felipe Anderson O jednak nie, jednak, jednak ten brazylijski SPO Ok, więc mamy kolejne pytanie, które to Buska, ok, jest to ten zawodnik. Teraz kolejne pytanie, które jest z Brazylii, jest to Antony. Który ma najlepsze podania? Chyba Fekir albo Telesz? A jednak Telesz ma lepsze podania, ok. Więc mamy drugą pomyłkę, zobaczmy, jakie będzie kolejne pytanie, które najpierw drybluje. Chyba Paet ma dość dobry drybling, tak jest. Paet 85 dryblingu, który ma najlepsze strzały. Nie wiem, może Palacios? A jednak Kostić? Ok, więc mamy tylko 4 punkty, niestety nie dostajemy nagrody, ale zagrajmy sobie ponownie, może teraz pójdzie nam lepiej Ok, który jest najlepszy fizycznie? Może to kogo? Kambi? O, jednak Suarez jest najlepszy fizycznie Ok, który ma najlepsze podanie? Chyba Dybala raczej, on ma dość wysoką ocenę podania A jednak tylko 84 Który jest z Brazylii? Jest to Rafinha. Teraz kolejne pytanie, który z nich to Jest to ten zawodnik? Który ma na, na najlepsze strzały? Chyba to Brazyl, jest ten brazylijczyk. Tak jest. Teraz kolejne pytanie, który najlepiej drybluje? Chyba Dejong ma najlepszy drybling. Ok, teraz kolejne pytanie, który jest z Hiszpanii. Jest to Torres? Teraz, który najlepiej drybluje? Zastanawiam się, między kim ma Antonio? Możesz, Antonio? O na kim jest lepszy dribbling? Który z nich to Vela? <laughs> jest to ten zawodnik? I okej, okay, zobaczmy, jakie będzie kolejny pytanie, który jest najszybszy. Chyba Ojala jest najszybszy z nich. Okej, okay, kolejne pytanie, który z nich to Monier? Jest to ten zawodnik, mamy 9 punktów i zobaczmy, czy uda się zrobić 10 punkt, który ma największe to Oczywiście dla więc mamy 10 punktów. No i kolejne pytanie. Który jest najlepszy w obronie? Raczej Bonucci chyba. Ok, teraz y, kolej, y, znowu pytanie. Który jest najlepszy w obronie? Chyba Arnold. Ok, który jest najsilniejszy fizycznie? Wydaje mi się, że jest to Bakayoko. Tak jest. To Bakayoko 84 fizyczności. Który jest najszybszy? W sumie Valverde jest dosyć szybki. Tak jest. 86 tempa. Teraz, który ma najlepsze wykopy? Chyba mi się wydaje, że ma najlepsze wykopy. Tak jest: 93 wykopów, aż. Który ma najlepszą ocenę. Jest to oczywiście pianić. I mamy 16 punktów, więc teraz trochę lepiej idzie. Który jest najlepszy w obronie? Raczej Dembele chyba. Tak jest: Dębele ma najlepszą ocenę. obronę. Który jest z Niemiec: jest to Damir Który ma najlepszą ocenę? Jest to Bonucci. I okej, okay, kolejne pytanie, który jest najlepszy w obronie. O to raczej będzie to James. O jednak nie, James, jednak koke jest lepszy w obronie, okej. Okay. Więc mamy 19 punktów i otrzymujemy paczkę 80, więc sobie ją teraz otworzymy. I zobaczmy, będzie ikona w tej paczce. Jest to zawodnik z Brazylii, czyli bardzo dobrze, Eśpo. czy to będzie Pele, czy Ronaldinho, czy Kaka? Jest. A, Sokrates, okej, okay, jest to sokrates 89. Chyba go nie posiadam nawet, więc mamy kolejną ikonę do kolekcji. I ok, zagrajmy sobie może jeszcze raz. Okej, okay, który jest najsilniejszy fizycznie? Raczej chyba Alamaniol jest najsilniejszy z nich. Tak jest, teraz kolejne pytanie. Który jest najsilniejszy fizycznie? Nie, może ten Fofana? Tak jest, Fofana ma 76 fizyczności. Który najpierw drybluje? Chyba Diabi, albo Pereira, nie? Diabi. ok. Który gra dla Elcze? Jest to ten zawodnik z Kolumbii. Teraz kolejne pytanie, który ma najlepsze strzały? Chyba Royz raczej. Tak jest, Marco Royce 86 Strzelania. Który jest z Brazylii? Jest to Filip Anderson. Teraz, który jest z Francji? Jest to Bramkarz z Monacole.com. Teraz, który ma najlepszą Jest to Frankie de Jong. Teraz, który jest najszybszy? Chyba Günther. Okay, który najpiej dribluje z tych zawodników? Chyba Raślica ma najlepszy dribbling. Ok, który jest najsilniejszy fizycznie? Chyba Bonucci. Ok, który jest y, najszybszy? Chyba i tak Gnabry jest najszybszy spośród tych zawodników. Ok, teraz, który ma najlepszą ocenę? Chyba Rodriguez, 82. Ok, który ma najlepsze strzały? No to oczywiście jest to Leo Messi To akurat było dosyć proste pytanie teraz Który jest najszybszy z tych zawodników? Chyba Floren... Chociaż nie Bamba, On ma... A jednak Hernani jest szybszy Okej, okay, on ma 91 tempa Więc pierwszą pomyłkę Który jest z Herthy Jest to Platenhardt Który z nich to korona? Jest to ten zawodnik Który ma najlepszą ocenę z tych? Jest to NDD 84 wrada? Okay, który jest z Portugalii z Cancelo? A który jest z Francji z Diallo? Który ma najprzemocenę z tych zawodników? Jest to Thiago, 85 oceny ogólnej? Następne pytanie. Mamy 20 punktów. Który ma najprzemocenę? Chyba Biglia? Nie. A Schulz 80. Okay, który najlepiej rzuca? Może Patricio? O, jednak z ok. No i mamy znowu 20 punktów. Chyba teraz trochę lepiej niż poprzednio. Więc okej, okay, otwórzmy sobie tą paczkę. No i jeszcze potwierdzamy paczki, którą w sklepie i mamy chyba kolejną ikonę. Czy nie? To jest toc chyba. I to jest toc Davis, ok. Bardzo dobry traf. Davis 91 overala. O, jeszcze jest Widol w paczce. To nawet całkiem paczka. No, Okej, okay. przejdźmy do otworzenia tych paczek, które mamy w sklepie. Mamy paczkę z tosem community, zobaczmy. I jak jest tos, to są takie też, to jasne takie flary, więc myślałem, że to ikona, to, jest, to są takie ciemnogranatowe granatowe. Okay. mamy tutaj arole w tej paczce, więc jest kolejny tos. Okej, okay. przejdźmy teraz do paczki 85 zobaczymy, czy tutaj też będzie tos. Nie, tutaj jest akurat karta Champions League, jest to załonik z Hiszpanii. Lewo i będzie to Jordi Alba, więc możemy sobie pominąć. Ok, otwórzmy teraz paczkę 84, zobaczmy co, co tutaj będzie. Jest znowu karta Champions League, z tym razem jest to zawodnik z Meksyku, prawy pomocnik i będzie to kolona z FC Porto. Ok, go mam więc, sobie go użyję później w SBC, no i przejdźmy do paczki 83. Zobaczmy, tu będzie akurat ikona, będzie to zawodnik z Włoch, prawy obrońca, a będzie to Zambrodsta. Ok, go posiadam, więc będę mógł go sobie użyć w SBC albo sprzedać. No i została nam paczka 85. Oj, tutaj też mamy ikonę, zobaczymy kto to będzie. Jest załonik z Holandii, napastnik i zobaczymy kto to będzie. Ok, jest to Van Basten, 93-owarala. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a dziękuję za oglądanie cześć!